Znajdujemy się w Muzeum Więzienia Pawiak, które upamiętnia dawne warszawskie więzienie, które swoją nazwę przyjęło od jednej z ulic, przy której była usytuowana jedna z bram wjazdowych. Więzienie Pawiak powstało już w latach 30. XIX wieku i było pomyślane początkowo jako więzienie dla więźniów kryminalnych, natomiast pierwsi więźniowie polityczni zostali tutaj osadzeni w momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku i kiedy mury Cytadeli Warszawskiej, 10. pawilonu, nie były w stanie pomieścić tak olbrzymiej rzeszy więźniów politycznych. Ta sytuacja trwała do samego końca, czyli do wybuchu Powstania Warszawskiego. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego Pawiak został ewakuowany i już w czasie trwania powstania wysadzony w powietrze. Najtragiczniejszym okresem w dziejach Pawiaka był jednak czas II wojny światowej. W latach 1939-1944 przez mury więzienia przeszło około 100 tysięcy więźniów, blisko 60%, 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych lub też na roboty przymusowe do III Rzeszy. Blisko 37 tysięcy osób straciło życie, zostało zamordowanych, czy to w czasie śledztwa, czy to w egzekucjach, zarówno tych jawnych, jak i wykonywanych potajemnie w tak zwanym warszawskim pierścieniu śmierci. Dzisiaj chciałam opowiedzieć historię jednej z więźniarek, jednej z tej grupy 100 tysięcy. Pani Danuta Brzosko-Mędryk była osobą niezwykłą. Miałam to szczęście i honor poznać ją wiele lat temu i rzeczywiście w okresie kilkunastu lat odbyłyśmy wiele rozmów, które były często dla nas wszystkich i dla młodzieży, bo też organizowaliśmy z nią spotkania, ucztą dla duszy, dlatego że mówiła przepięknym literackim językiem. Niestety pani Danuta Brzosko zmarła 5 lat temu, 1 września, data symboliczna, 1 września 2015 roku, ale pozostawiła po sobie wspomnienia i to zarówno te pisane, jak i wspomnienia, które nagrywaliśmy. Jej życie było pełne ciekawych, ale też tragicznych zdarzeń. Urodziła się 4 sierpnia 1921 roku w Pułtusku. 5 lat po jej przyjściu na świat urodził się brat Włodek, jak ona o nim zawsze mówiła, pan Włodzimierz Brzosko, który po wojnie zrobił karierę jako tancerz, jako solista i mieszkał za granicą, mieszkał we Francji. Kiedy pani Danusia Brzosko miała lat 14, jej tata otrzymał propozycję pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W związku z tym jej rodzice, pani Danusia i jej brat, wszyscy przeprowadzili się do Warszawy. Zamieszkali w kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 65. Był to adres, w którym mieszkały też takie znaczące rodziny, bym powiedziała, bo chociażby tam mieszkała razem z mamą Anna Zachorska, która również była więziona na Pawiaku. Młoda dziewczyna, studentka Uniwersytetu Stefana Botorego w Wilnie, która została tutaj aresztowana za zerwanie niemieckiego plakatu propagandowego i po prostu została rozstrzelana w pierwszej publicznej egzekucji wykonanej 3 listopada 1939 roku. W momencie wybuchu wojny pani Danusia była uczennicą Gimnazjum i Liceum Królowej Jadwigi w Warszawie. Była to szkoła taka bardzo znana, prestiżowa.
I ten budynek szkoły został w wyniku działań wrześniowych dosyć poważnie uszkodzony, ale tutaj duża zasługa dyrektorki, pani Marty Gebertowej, która już od pierwszych dni października zorganizowała nauczanie w tej szkole na szybko odremontowanej, ale niestety w listopadzie Niemcy zlikwidowali szkolnictwo takie ogólnokształcące, więc szkoła została zamknięta i znowu tutaj zasługa pani dyrektor Marty Gebert, która zorganizowała na początku kilkanaście tajnych kompletów, które odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Później tych kompletów było blisko 100. I właśnie na te tajne komplety uczęszczała pani Danuta Brzosko. Ten tajny komplet pani Danusi odbywał się w mieszkaniu przy ulicy Śniadeckich. I w dniu 17 lipca 1940 roku na tych tajnych kompletach rozpoczęła egzamin maturalny. Niestety ktoś doniósł na Gestapo, które wkroczyło właśnie tego 17 lipca do tego prywatnego mieszkania i aresztowało zarówno grono pedagogiczne, jak i dziewczęta, uczennice, które zdawały maturę. Wszyscy zostali przeprowadzeni w Aleję Szucha, tam gdzie zazwyczaj odbywały się przesłuchania więźniów. Ale jeszcze chciałam dodać, że pani Danusia zawsze to wspominała, też podkreślała, że jeszcze przed wojną jej tata obiecał jej, że jak zda maturę, to wtedy zaprosi ją do takiej znanej, prestiżowej restauracji pod bukietem na największy lodowy deser w Warszawie. No ale jak wiadomo, wybuchła wojna, nie było ani balu naturalnego, ani przyrzeczonego przez tatę deseru. Zresztą tata pani Danusi, pan Zygmunt Brzosko, tak jak wspominałam, był pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego i w dniu 7 września 1939 roku został ewakuowany wraz z innymi pracownikami urzędu do Rumunii, w ogóle później był we Francji i tak naprawdę pozostał za granicą już, po wojnie mieszkał za granicą. Wśród aresztowanych nauczycieli były pani dyrektor Marta Frankowska, pani nauczycielka łaciny Ewa Baderowa, autorka podręczników do historii Gizella Gebertowa, nauczycielka francuskiego Halina Niemiewska, która dwukrotnie była na Pawiaku i zginęła. Polonistka Jadwiga Szumska, to była siostra Marii Dąbrowskiej, która zginęła w Powstaniu Warszawskim. I profesor, jedyny mężczyzna, profesor Davison. Natomiast wśród dziewcząt aresztowano panią Danutę Brzosko, panią Halinę Davison, panią Janinę Gąd, panią Anastazję Konopczyńską, Jadwigę Korwin-Kamieńską i Romanę Mazurek. I oczywiście aresztowano też właścicielkę mieszkania, panią Gołd. Jeszcze tego samego dnia wszystkie, zarówno dziewczęta, jak i uczennice, przewieziono z Alei Szucha na Pawiak. I tak się szczęśliwie złożyło, że zostały one osadzone na trzecim oddziale, na Serbii. Serbia to był oddział kobiecy. I te dwie cele miały wspólne okienko. Dzięki temu była możliwość porozumienia się. Chciałam tutaj przytoczyć słowa pani Danuty Brzosko, jej wspomnienia z książki Niebo bez ptaków. Od razu zajęły się nami polskie strażniczki i Helenka Dąbrowska. Po dwóch dniach nauczycielki postanowiły w warunkach więziennych kontynuować egzaminy, bo groziło nam wywiezienie do Niemiec. Uważały, że wojna potrwa rok, dwa, a nam ciężko będzie później odnawiać wiadomości, by zdać maturę.
Perspektywa dwuletniej wojny przerażała nas, tym chętniej zgodziłyśmy się na zakończenie egzaminów. Możliwość spotkania całego grona nauczycielskiego oprócz profesora Davisona istniała jedynie w czasie wspólnych spacerów, krążąc po małym podwórku serwis, idącą obok mnie panią Szumską, z drepczącymi przede mną dyrektorką i panią Baderową oraz panią Mieniewską i Gebertową, które szły za nami. Z przejęciem rozwijałam wybrany temat malarskie koloryty w panu Tadeuszu. Egzamin trwał 3 dni. Przy pierwszym spotkaniu nie wyczerpałyśmy bowiem tematu. Nazajutrz zaś Niemcy przerwali nam spacer z powodu rozmowy. Tu warto podkreślić, że rzeczywiście takim sprzymierzeńcem w zdawaniu matury była jedna z polskich strażniczek więziennych. Natomiast de facto ten egzamin został przeprowadzony. Natomiast z tych 6 dziewcząt, które zdawały ten egzamin, zdała go jedynie pani Danuta Brzosko. I chociaż on był zdawany w warunkach szczególnych, bo w czasie wojny, w więzieniu nie było jednak taryfy ulgowej, ale o tym dowiedziała się dopiero po wojnie. Po około 3 tygodniach zostały dziewczęta zwolnione. Pani Danusia, dojrzalsza już wtedy, o nowe doświadczenia, o pobyt w więzieniu, jeszcze bardziej z większym zaangażowaniem przystąpiła do konspiracji, była łączniczką, ale nie spodziewała się, że jednak po raz drugi powróci na Pawiak. Niestety tak się stało. Została aresztowana dokładnie 2 lata po swoim zwolnieniu, z 14 na 15 sierpnia 1942 roku. Została osadzona oczywiście na oddziale kwarantanny, natomiast później przeniesiona do celi małolatek. Po 5-miesięcznym pobycie na Pawiaku 17 stycznia 1943 roku pani Danuta Brzosko została wysłana pierwszym transportem z Pawiaka do KL Lublin. Sam ten transport odbywał się w warunkach bardzo trudnych. Ja może przytoczę tutaj słowa pana Leona Wanata, który był zatrudniony w kancelarii głównej, który był bardzo ważną osobą w wewnętrznej siatce konspiracyjnej. Transport odbywał się w warunkach niezwykle ciężkich, w czasie trzaskającego mrozu. W nocy temperatura wahała się w granicach minus 30 stopni. Transport zaskoczył wszystkich, i więźniów, i wachmajstrów. Formowano go bowiem w niedzielę, dzień zazwyczaj spokojny. W obozie koncentracyjnym na Majdanku pani Danuta Brzosko otrzymała numer 4650. Początkowo pracowała w kolumnie podwórzowej, później jako sprzątaczka, natomiast docelowo została zatrudniona w więźniarskim szpitalu obozowym dla kobiet, tak zwanym rewirze. Była tam w charakterze pielęgniarki i tutaj powiem jeszcze tak, że na Majdanku kobiety, które zostały przywiezione z Pawiaka, tam one wniosły tam inną jakość. To były więźniarki polityczne, przedstawicielki głównie inteligencji, i tam jedna z więźniarek, pani Matylda Woliniewska, też więźniarka Pawiaka, wpadła na pomysł radia, zorganizowania radia. Tam działało Radio Majdanek. To było radio bez mikrofonów, ale więźniarki sobie je wymyśliły, żeby przeżyć obóz z godnością, tak? Żeby informować się o działaniach wojennych, żeby wspierać się wzajemnie. Zresztą pani Danuta, ja o tym jeszcze będę mówiła, pani Danuta zawsze podkreślała, że najważniejsza w życiu jest przyjaźń. Przyjaźń drugiej osoby. Inaczej nie można przeżyć takich miejsc właśnie Pawiaka, Majdanka, Ravensbrück bez przyjaźni i bez pomocy. 19 kwietnia 1944 roku pani Danusia została
wywieziona jednym z ostatnich transportów ewakuacyjnych do Kal Ravensbrück, to był obóz kobiecy, gdzie otrzymała numer 36342. Następnie została przeniesiona do podobozu Buchenwaldu, to było tak zwane komando Hasak, gdzie więźniarki świadczyły pracę na rzecz III Rzeszy, to była fabryka zbrojeniowa. Po wyzwoleniu, po zakończeniu działań wojennych, pani Danuta Brzosko ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Łódzkiego, ale jednak prócz pracy zawodowej była bardzo aktywnie zaangażowana w działalność społeczną. Była między innymi członkinią i w ogóle współtwórczynią Towarzystwa Opieki nad Majdankiem. Była też osobą bardzo aktywnie działającą w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych oraz w tak zwanym Klubie Byłych Więźniów Politycznych Pawiaka. Była też członkiem Związku Literatów Polskich oraz Unii Polskich Lekarzy Pisarzy. Poza tym była jedną z osób, która zeznawała w Nowym Jorku w trakcie procesu ekstradycyjnego jednej z najgorszych oprawczyń w Ravensbrück i na Majdanku, Herminę Braunsteiner-Ryan. Też była świadkiem w procesie załogi Majdanka w Düsseldorfie. Była bardzo zaangażowana w pracach związanych z inicjatywą budowy pomnika Centrum Zdrowia Dziecka i w czasie stanu wojennego organizowała pomoc właśnie dla tej instytucji. Była oczywiście za swoje zasługi wielokrotnie odznaczana, między innymi krzyżem komandorskim, krzyżem oficerskim i krzyżem kawalerskim odrodzenia Polski. O swoich tragicznych doświadczeniach napisała wiele książek, do których na pewno warto zajrzeć. Taką najbardziej znaną książką to było Niebo bez ptaków, ale też Czy świadek szuka zemsty, Matylda, Mury w Ravensbrück, Powiedz mojej córce, Spirale życia oraz Warszawskie dziewczęta. Również o tych jej wspomnieniach, przeżyciach opowiadają filmy, które realizowało nasze muzeum, Pawiak w relacjach świadków, ale też zrealizowaliśmy film o maturze właśnie, tak zwany, zatytułowany Egzamin dojrzałości. Książka Niebo bez ptaków była powodem, dla którego w 1971 roku rząd USA powołał panią Danutę na bezpośredniego świadka w procesie właśnie o deportację Herminę Braunsteiner-Ryan. Pani Danusia, chciałam to podkreślić, absolutnie była wspaniałym, dobrym człowiekiem, oddanym innym. Zawsze, kiedy do nas przychodziła, nie lubiła mówić o sobie, zawsze mówiła o swoich koleżankach. Zresztą do końca nimi się opiekowała, dzwoniła do nich, pytała się, czy czegoś nie potrzebują. I właśnie to dzisiejsze spotkanie chciałam zakończyć cytatem, bo szczególnie właśnie te słowa wryły mi się w pamięć na temat przyjaźni. Zawsze mówiłam i mówię, że nie można było przeżyć obozu Pawiaka bez pomocy i bez przyjaźni, która pozwalała przetrwać najgorsze sprawy, najcięższe przeżycia i która dawała moc. Wyniosłam z moich przeżyć z okresu wojny świadomość, że człowiek jest bardzo mocny, że musi mieć oparcie w innych ludziach. Słowa patriotyzm i ojczyzna, myśmy tych słów nie nadużywały. Ojczyzna tak, częściej, ale słowo patriotyzm, ono było w naszym otoczeniu, ono było w nas, w sposobie życia innych, w stosunkach między ludźmi.